Tutaj trzeba przede wszystkim wziąć pod uwagę zmianę w, tak, w obszarze relacji międzynarodowych dotyczących regionu Bliskiego Wschodu i oczywiście także ten poziom, który dotyczy działania aktorów związanych z konfliktem, czyli Organizacji Wyzwolenia Palestyny i Izraela. Tutaj bez wątpienia koniec zimnej wojny no, stanowił jakby tło dla działań podejmowanych w kierunku osiągnięcia pokoju na Bliskim Wschodzie. Można powiedzieć tak o wspólnych inicjatywach amerykańsko-radzieckich, jeszcze amerykańsko-radzieckich, związanych właśnie z, już z okresem po pierwszej wojnie w Zatoce Perskiej, rozpoczęciem tak zwanego procesu madryckiego, zaproponowania szerszej formuły rozwiązania problemów związanych z istnieniem Izraela na Bliskim Wschodzie, angażujących państwa arabskie, ale także przedstawicieli Palestyńczyków. Natomiast nas interesują przede wszystkim relacje między OWP a Izraelem i tutaj zarówno Izrael, jak i Organizacja Wyzwolenia Palestyny też znalazły się w takiej sytuacji, która jak się okazało sprzyjała trudnym decyzjom, niełatwym decyzjom, biorąc pod uwagę wcześniejszy stan relacji pomiędzy Izraelem, a Palestyńczykami, którzy zresztą aż do lat 90. nie byli uznawani praktycznie przez Izrael jako naród i Organizacja Wyzwolenia Palestyny traktowana była tylko jako organizacja terrorystyczna, a na pewno nie jako organizacja narodowo-wyzwoleńcza. I tutaj w tej trudnej sytuacji znalazła się właśnie Organizacja Wyzwolenia Palestyny. To jest związane, tak, ta kwestia przede wszystkim z konfliktem pomiędzy Irakiem a Kuwejtem, wojną, a i tutaj także wpływem Stanów Zjednoczonych. W tym konflikcie Iraki z Kuwejtem, jeśli mówimy tutaj o inwazji irackiej na Kuwejt, Organizacja Wyzwolenia Palestyny stanęła po stronie Iraku, co no, spowodowało, można powiedzieć, marginalizację polityczną OWP w systemie arabskim. Obcięcie funduszy na działalność Organizacji Wyzwolenia Palestyny. Z drugiej strony pojawia się po 1987 roku nowy ruch na terytoriach okupowanych, a mianowicie Hamas, który też stanowi konkurencję dla Organizacji Wyzwolenia Palestyny, stąd no, też Yasser Arafat potrzebował trudnych decyzji, no, które nadal pozostawałyby go w grze jako jednego z głównych przywódców właśnie palestyńskiego ruchu narodowo-wyzwoleńczego. Po stronie Izraela również chociażby intifada kamieni była tym takim symbolicznym wydarzeniem, które można powiedzieć wpływało negatywnie na wizerunek Izraela w systemie międzynarodowym. Zresztą tutaj te koszty wizerunkowe, koszty finansowe, koszty ludzkie związane właśnie z walką z Palestyńczykami w okresie intifady, świadomość przedłużającego się konfliktu, niemożności osiągnięcia właśnie spacyfikowania, jakbyśmy powiedzieli, Palestyńczyków, wszystko to szczególnie po stronie lewicy palestyńskiej i Partii Pracy rodziło przekonanie o tym, że potrzebne są właśnie trudne decyzje, a mianowicie osiągnięcie jakiegoś kompromisu z Palestyńczykami, który zapewniłby no, spadek napięcia, ograniczenie akcji terrorystycznych, ataków terrorystycznych na Izrael i stąd no, można powiedzieć tak w bardzo wielkim skrócie można by tutaj ukazać tło, które zdecydowało o tym, że ostatecznie rozpoczęto tajne negocjacje polityczne pomiędzy Organizacją Wyzwolenia Palestyny a Izraelem, które zostały zakończone porozumieniem, tak zwanym, podpisaniem tak zwanego porozumienia Oslo I, co prawda zawartego w Waszyngtonie w obecności także prezydenta Stanów Zjednoczonych Billa Clintona, co zresztą także pokazywało znaczenie, jakie dla polityki amerykańskiej, ten także wpływ amerykański zarówno na Palestyńczyków, jak i przede wszystkim właściwie na Izrael, to także Amerykanie w swoich koncepcjach politycznych dążyli do tego, żeby jednak osiągnąć jakiś kompromis, który likwidowałby napięcia regionalne właśnie szczególnie po wojnie w Zatoce po 91 roku. Generalnie w relacjach międzynarodowych panuje takie przekonanie, tak, które przez wielu polityków było artykułowane w różnych okolicznościach, a mianowicie przekonanie o tym, że działalność terrorystyczna jest działalnością nielegalną i z terrorystów się zwalcza, a z terrorystami się nie dyskutuje. Natomiast z drugiej strony też warto zwrócić uwagę, że nawet Komitet Noblowski także ma na swoim koncie
I mówię to z całkowitą jakby świadomością tych słów, które tutaj za sobą padną, za chwilę padną, też ma na koncie decyzje dotyczące uhonorowania osoby, którą także w jakimś zakresie można by nazwać terrorystą, a mianowicie Menachima Begina, który także jako działacz Irgunu no, był odpowiedzialny w takie operacje, które w latach 40. XX wieku, które można by określić mianem terrorystycznych. Tak? Także można powiedzieć, że precedensy jakby tutaj były wcześniej widoczne w działaniach Komitetu Noblowskiego. Natomiast oczywiście przede wszystkim osoba Yasera Arafata wzbudzała tutaj no, kontrowersje, tak? Biorąc pod uwagę to, że sposób działania różnych organizacji składających się na organizację wyzwolenia Palestyny, bo też trzeba pamiętać, że organizacja wyzwolenia Palestyny nie stanowiła, jakbyśmy powiedzieli, struktury jednolitej. Tak? Na nią składało się szereg organizacji palestyńskich, które działały pod wspólnym szyldem Organizacji Wyzwolenia Palestyny, w tym chociażby Fatah założony przez Yasera Arafata czy inne organizacje, których tutaj przywoływał nie będę. Natomiast także do pewnego stopnia można by tutaj mówić, że Yaser Arafat nie zawsze miał możliwości sterowania działaniami innych właśnie struktur militarnych składających się na Organizację Wyzwolenia Palestyny, aczkolwiek oczywiście, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że był przewodniczącym Organizacji Wyzwolenia Palestyny, no to działanie tych organizacji oczywiście obciążało siłą rzeczy Yasera Arafata i przez Izrael był oczywiście uznawany za terrorystę. Mówił Pan o kontrowersjach, tak? To przede wszystkim w Komitecie Noblowskim nie było pełnej zgody co do zasadności przyznania Nagrody Nobla, biorąc pod uwagę dwie okoliczności, a mianowicie okoliczność pierwszą, ponieważ mówi się tutaj pojawia się takie pojęcie, że mamy tutaj do czynienia z układem pokojowym, ale de facto nie był to układ pokojowy. Tak, to był układ dopiero, który rozpoczynał proces pokojowy. Do tej pory właściwie nie ma układu pokojowego zawartego właśnie przez Izrael i Palestyńczyków, który dotyczyłby natury sporu pomiędzy tymi dwoma społecznościami. Tak? Tutaj proklamowano to porozumienie Oslo I podpisane w Waszyngtonie, to był początek drogi pokojowej dopiero, która miała przynieść pokój między Palestyńczykami a Izraelczykami, Palestyną, państwem palestyńskim przyszłym, a Izraelem, chociaż rzeczywiście było to porozumienie pomiędzy Organizacją Wyzwolenia Palestyny a Izraelem, tak zwana deklaracja zasad i deklaracja zasad, która mówiła właściwie przede wszystkim o tym, że rozpoczną się te negocjacje pokojowe. Ta deklaracja zasad, która była poprzedzana także wymianą depesz dotyczącą wzajemnego uznania pomiędzy Organizacją Wyzwolenia Palestyny a Izraelem i przede wszystkim uznania Organizacji Wyzwolenia Palestyny tak, za reprezentanta narodu palestyńskiego i właściwie chyba podstawowe znaczenie tegoż dokumentu polegało na tym, że Izrael uznawał wreszcie istnienie Palestyńczyków tak, jako narodu, który także ma swoje prawa związane ze samostanowieniem, prawa dotyczące do tego, żeby utworzyć własną siedzibę narodową. Także trudno tutaj mówić o pokoju, tak? To był dopiero początek, to był początek wzajemnego uznawania się, deklaracja zasad, która mówiła o tym, że zostanie utworzony nawet przecież, pamiętajmy, nie państwo, tak? Tylko autonomia palestyńska, odwoływano się zresztą do między innymi także porozumień z Camp David zawartych pomiędzy Egiptem a Izraelem, które mówiły właśnie o takiej formie przejściowej utworzenia państwowości palestyńskiej, jaką będzie autonomia na określonym obszarze. I tu Komitet Noblowski chciał wesprzeć, jakbyśmy powiedzieli, tego typu inicjatywę. Także też ta pokojowa nagroda, to nie była nagroda za porozumienie pokojowe, tak, bo de facto tego porozumienia pokojowego nie było. Natomiast oczywiście wśród członków Komitetu Noblowskiego następowały też istniały kontrowersje, chociaż nie powszechne. Tutaj jeden z członków Komitetu Noblowskiego, Christiansen, minister energetyki, członek parlamentu, zrezygnował w proteście, protestując właśnie przeciwko uznaniu, no można powiedzieć, zasług Yasera Arafata dla budowania pokoju. Jakby w swoich wypowiedziach też stwierdził, że no jest to osoba, która nigdy nie budowała pokoju, ta, która stała na czele organizacji, która walczyła, organizacji, która prowadziła działania właśnie terrorystyczne, chociaż
Właściwie też w jednym ze swoich przemówień na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych no jest ta symbolika Arafata z pistoletem i gałązką oliwną, ale też twierdził, że bardziej jest to pistolet niż gałązka oliwna, która była stosowana właśnie przez Organizację Wyzwolenia Palestyny. Także tutaj jeden z członków komitetu wyraźnie protestował, mówiąc o tym, że właśnie no to jest terrorysta, tak? To jest ktoś, kto jest odpowiedzialny za śmierć wielu ludzi, wielu niewinnych ludzi, w związku z tym ta nagroda byłaby tutaj całkowicie niezasadna. Ale też właściwie nie tyle była to nagroda za pokój na Bliskim Wschodzie, tak, izraelsko-palestyński, bo ten nie wprowadzała tego pokoju, to porozumienie, jak i do tej pory tego pokoju nie ma. Także to raczej była, no można powiedzieć, nagroda, która doceniała tą zmianę fundamentalną, tak, w relacjach izraelsko-palestyńskich. To wzajemne uznawanie się zarówno przez jedną, jak i przez drugą stronę i wreszcie traktowanie przez Izrael Palestyńczyków właśnie jako partnera, jakbyśmy powiedzieli, symetrycznego, tak, który narodu, który również powinien utworzyć swoją siedzibę narodową. Działania Itzhaka Rabina, tak, to była koncepcja Partii Pracy, koncepcja, jakbyśmy powiedzieli, tutaj lewicy izraelskiej. Natomiast oczywiście także jest druga strona medalu. To nie jest tak, że również że po stronie palestyńskiej, że wszyscy byli za pokojem, tak? Wielu Palestyńczyków, wielu także prominentnych członków Organizacji Wyzwolenia Palestyny no, twierdziło, że Arafat popełnia błąd, dyskutując właśnie z Izraelem. I tym samym w jakimś zakresie potwierdzając też istnienie Izraela na Bliskim Wschodzie. Tak? Dla Izraela, jakbyśmy powiedzieli, te porozumienia były też bardzo korzystne, dlatego że one jakby wspierały w ogóle koncepcję istnienia państwa, legitymizowały, po raz kolejny legitymizowały właśnie istnienie państwa izraelskiego w regionie Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki poprzez właśnie to porozumienie z Palestyńczykami, ale wielu Palestyńczyków protestowało właśnie przeciwko uznaniu Izraela, tym bardziej, że mieli świadomość, iż Izrael, jeżeli wyrazi zgodę, tak, na powstanie państwa palestyńskiego, to terytorium państwa palestyńskiego będzie znacznie okrojone. Nie było do końca wiadomo nawet, jaka jest koncepcja izraelska dotycząca właściwie zasięgu terytorialnego państwa palestyńskiego. Tutaj Izrael nie zobowiązywał się do niczego. Wracając jednak do strony izraelskiej, tak, po stronie izraelskiej również było tutaj przekonanie, że nie powinno być żadnych, szczególnie po stronie prawicy i sił ultraprawicowych właśnie izraelskich. To jest też legitymizacja wroga izraelskiego, uznawanie właśnie tego podmiotu politycznego, który prowadził wojnę z Izraelem, tak, ale nie tylko z armią izraelską, ale także z cywilami izraelskimi. I tutaj także Rabin był krytykowany za tego typu porozumienie, tym bardziej, że także tutaj mamy do czynienia z kwestiami nierozwiązywalnymi po dzień dzisiejszy, a mianowicie osadnictwem żydowskim na zachodnim brzegu. Tak? Czyli też powstawało pytanie, co z osiedlami żydowskimi, co z osadnikami żydowskimi właśnie i z osiedlami tutaj na zachodnim brzegu. Stąd no, też kampania prawicowa czy ultraprawicowa przeciwko Rabinowi, czego tragicznym efektem właśnie jest jego śmierć w 1995 roku. Także to nie było tak, że jedna i druga strona wspierała całkowicie ten proces, tylko po jednej i po drugiej stronie właśnie widzimy wielu przeciwników dla tej decyzji zawartej w 1993 roku. To na pewno tak, to jest też element właściwie tutaj pewnej krytyki względem Peresa, chociaż z drugiej strony też kiedy w latach 2000 też przeprowadzono inne sondaże, to przecież chyba Peres właśnie był politykiem, który ostatecznie został chyba jednak doceniony przez Izraelczyków w kontekście całej jego polityki, bo też trzeba pamiętać, że dwukrotnie był szefem rządu, był także prezydentem państwa izraelskiego, chociaż oczywiście prerogatywy prezydenta są mocno ograniczone, natomiast w sposób, w jaki pełnił ten urząd, rzeczywiście zyskał mu dużą sympatię po stronie Izraelczyków, wręcz był uznawany za Izraelczyka właściwie wszechczasów, chyba wielu Izraelczyków tak go uznała, natomiast w tamtym momencie też no, był krytykowany później oczywiście za też swoje działania po śmierci
Isaaca Rabina w 1995 roku. Także to zresztą też no wkrótce, później Partia Pracy straciła przecież mandat i także później te siły prawicowe także przejęły rządy w Izraelu. Chciałbym zatem przekazać Państwu pozdrowienia osobiste, ale pozdrowienia także z Katedry Teorii i Historii Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych. No i szczególnie tutaj życzę Państwu kontynuowania właśnie takich inicjatyw i chętnie jeszcze tak będę obserwował właśnie to, z kim Państwo tutaj rozmawiacie. Bardzo, bardzo fajne inicjatywy. Gratuluję Państwu działalności.